Czwartek, 11 czerwca 2020 roku, jesteśmy prawie 12 godzin, nie no 12 godzin po decyzji rezerwy federalnej, jeśli chodzi o wysokość stóp procentowych. Tutaj kwestie bez zmian, projekcje w porównaniu do grudniowych oczywiście znacznie niższe. Natomiast ja bym chciał się podzielić na wstępie, zanim przejdziemy sobie do wykresów, bo to może po części wytłumaczyć ewentualnie obecną reakcję, podzielić moimi spostrzeżeniami z konferencji przede wszystkim, bo myślę, że tutaj gdzieś tam to drugie dno było z perspektywy tego, czego świadkami jesteśmy, czy byliśmy podczas sesji azjatyckiej, czy czego świadkami możemy być w dalszej części dnia, chociaż nie wszystko jeszcze przesądzone. W każdym bądź razie ja pierwszy raz takiego Powella widziałem, jeśli chodzi po ruchach body language, tak? Jeśli chodzi o język ciała. Bardzo jestem ciekaw Waszej opinii, ewentualnie na grupie albo tutaj na dole w komentarzach, jeśli ktoś będzie chciał się podzielić, bo kilkukrotnie już poruszaliśmy temat tego, że czasami jest tak, że bankierzy centralni próbują gdzieś tam rynkowi coś przekazać, będąc bardzo ostrożnym i to czasami odwrotnie wychodzi niż być powinno, chociaż według mnie wracamy tak naprawdę w tej chwili do rzeczywistości. Ale w każdym bądź razie Powell starał się być bardzo, bardzo, bardzo ostrożny. Według mnie tak trochę często to było podkreślane. Oczywiście to w przypadku algo i końcówki sesji, to zwłaszcza Nasdaq, tak, to tam w ogóle jazda bez trzymanki. To pomogło, ale według mnie ten jego język ciała, no powiem tak, no był przerażający, no taka jest prawda. Jego język ciała, Powella język ciała był przerażający. Dało się odczuć, że jest znacznie gorzej, tak? Jest znacznie gorzej. I to jest chyba taka najważniejsza kwestia, która po przeanalizowaniu, po tym jak ten kurz z końcówki sesji, gdzie te obroty są znacznie, gdzie te obroty miały szansę być znacznie niższe, jeśli chodzi o rynek walutowy, i tak naprawdę dopiero Azja zaczęła reagować, bo no, to co ja wyniosłem z tej konferencji prasowej Powella, to że daleko jesteśmy od jakiegoś super scenariusza, raczej bliżej nam w kierunku takiego, wiecie, powrotu do rzeczywistości, jeśli chodzi o indeksy. Zresztą ja odniosłem wrażenie i to później to też widać było na Twitterze, że tak jakby umówili się przed konferencją z dziennikarzami, że nie będzie pytań o indeksy giełdowe. Chyba było tam pytanie, które w ogóle pominął Powell. Było tego mało wszystkiego i tak jak mówię, no, tak jakby to było wszystko zaaranżowane, żeby tylko na szybko poszło, przeszło i następny dzień niech będzie. A następny dzień wygląda tak, że poziomy, o których rozmawialiśmy sobie na euro-dolarze, póki co z perspektywy over-under działają. 1.1410 doczołgaliśmy się do tych poziomów i o tym mówiliśmy sobie wczoraj przed FOMC. Okay? I teraz jedna rzecz, która jest bardzo, bardzo istotna. Te pierwsze, ja wspominałem o tym, że reakcja 12-24 godziny. No i mamy pierwsze 12 godzin i po tym, zresztą w ogóle była kupa manipulacji, jeśli chodzi o wczorajszy FOMC, tak, bo najpierw mocno do spodu, później kolejne stopy do góry, te 14-10 w końcu dotknięte, no i później realizacja, czyli w jedną i w drugą stronę wczoraj stopy poszły. No i teraz jasna sprawa jest według mnie, jeśli chodzi o euro-dolara, bo albo to był event, wydarzenie, które w ramach którego powrócimy do normalności, czyli no jest generalnie rzecz biorąc kryzys, plus jest mało dolara na świecie i ten dolar odbuduje się, ale w przypadku euro-dolara musimy pamiętać o tym, że w dalszym ciągu jesteśmy nad poziomami związanymi z otwarciem roku. I to będzie dość istotne, co teraz powiem, bo może się okazać, że euro-dolar pozostanie w niewielkim zakresie zmian póki co między 1.1420 a 1.1220. I teraz co to oznacza?
14-20 to są te wczorajsze maksy. A co to jest 12-20? To są poziomy związane z otwarciem roku. I może tak być ze względu na sytuację, z którą mamy do czynienia na eurofuncie. Okay? Przypominam, wczoraj idealnie w punkt na TradingView na naszym profilu analiza, jeśli chodzi o eurofunta. I jeśli tutaj będziemy zyskiwać, to tak jak mówię, euro-dolar może zostać w miejscu albo przyspieszą spadki ewentualnie na funcie, jeśli mój tok rozumowania jest poprawny. Jakby to się mogło odbywać i co z perspektywy intraday, jeśli chodzi o euro-dolara? To według mnie w dniu dzisiejszym do obserwacji ta wysoka fala, ta świeca wysokiej fali. Testujemy doły, widzimy wyraźnie, że rynek próbuje te dołki bronić, okay, na ten moment. W związku z czym ja bym nie wykluczał, że my przetestujemy, pomimo tego, że tutaj mamy taką podaż w okolicach 13,70, a myślę, że nie brałbym jej pod uwagę. Myślę, że ewentualnie te maksy nocne w przypadku silnego ruchu na eurofuncie mogłyby nawet być brane pod uwagę w okolicach, powiedzmy sobie, publikacji cotygodniowych wniosków o zasiłek ze Stanów Zjednoczonych. Nie zdziwiłoby mnie, gdybyśmy spróbowali 1.14 przetestować raz jeszcze. Tak? Natomiast jest to wysoka fala, 100 pipsowa wysoka fala. Jeśli rzeczywiście złamiemy ją do spodu, okay, to z tego range'u, tej jednej świecy, okay, będziemy mogli mówić o możliwym spadku kolejne 100 pipsów, tak? Bo to jest range 100 pipsowy. I co się stanie? Stanie się to, że jeśli 100 pipsów do spodu, to 12,20, czyli co? Czyli poziomy związane z otwarciem roku, czyli to wyjście, to przełamanie, jeśli chodzi o otwarcie roku. Z perspektywy intraday jest kilka miejsc, w których byki mogą znaleźć podpórkę. Pierwszym takim miejscem według mnie mogą być lokalne miejsce słabości w okolicach 12,75. Okay? Jeśli to zostanie połamane, to mamy pulę ze stopami w postaci wtorkowych minimów. To jest kolejne według mnie miejsce, w którym może być walka. No i później ewentualnie właśnie zejście w rejon otwarcia roku. Tak? Podaż, tak jak mówię, ja widzę tutaj podaż związaną z poziomem w okolicach 13,80, natomiast mnie nie zdziwi próba poszukania płynności powyżej azjatyckich maksów w przypadku gdyby szło to przez pryzmat eurofunta. Tak widzę euro-dolara. A jeśli chodzi o funta, to tutaj nasza trójka intradayowa ze stopami, żeby to było dobrze widoczne, żeby jeszcze więcej wyciągnąć z rynku, jeszcze taniej zebrać shorty. Trójka i jeszcze stopy, ok. No i teraz bardzo mocno bym uważał, bo mamy w tej chwili, biorąc pod uwagę końcówkę w Nowym Jorku i sesję azjatycką, to mamy spadek, mamy bazę i mamy kontynuację do spodu. Okay? Natomiast w zależności od tego, co się tutaj wydarzy w chwili obecnej, dwa możliwe scenariusze według mnie prospadkowe, bo ile w przypadku euro jeszcze mówiliśmy o tym, że tam rynek może ewentualnie zyskiwać. Okay? To pierwszy scenariusz to to, co teoretycznie działało jako strefa popytowa ostatnim razem, tak, tutaj i wychodziliśmy do góry. Tu jeszcze była próba reakcji podczas sesji azjatyckiej, spadek, czyli spadek, baza, spadek. No to poziomy w okolicach 27,20, 27,50 jako ta podaż. Ale wolałbym, żeby rynek rozgrywał ten scenariusz, a mianowicie scenariusz związany z megafonem, czyli żebyśmy teraz nie podchodzili pod podaż, okay, tylko żebyśmy tu bardzo mocno kontynuowali do spodu, okay, nadbili trójkę, dopiero wrócili do tej podaży, która będzie również w okolicach środkowej linii megafonu i stąd pełny power do spodu, jeśli chodzi o funta. I tak jak mówię, o ile w przypadku euro-dolara mówimy o range'u, szukaliśmy miejsc do kupna, o tyle w dalszym ciągu jakby znowu, nie chcąc nikogo ukierunkować specjalnie, ten funt dla mnie wygląda
wygląda słabo. My dzisiaj mamy joblessy, cotygodniowe wnioski o zasiłek. I dolar wygląda dobrze, poza dolarem z jenem, tak? Chociaż mimo wszystko dolar z jenem również próbuje trzymać fason i poziomy, o których żeśmy sobie rozmawiali, okay? Myślę, że tutaj zapalnikiem do ewentualnej próby podbicia może być właśnie informacja dotycząca miejsc pracy. No i to by mogło ewentualnie pomóc, jeśli chodzi o indeksy, bo tutaj też mamy na czerwono na indeksach. Natomiast jedna rzecz, ja o tym powiedziałem, że wracamy do rzeczywistości, czyli po tym rozłączeniu rynku z rzeczywistością, zwłaszcza indeksy typu DJ i DAX, bo Nasdaq ma na razie 1:1. OK, i tutaj możliwe wyższe poziomy, bo nie zapominajmy o jednej rzeczy. Jest czerwiec, zbliża się niedługo końcówka drugiego kwartału. W związku z czym tu nie wiem, czy nie spadniemy bardzo mocno, ale nie nastawiałbym się na jakieś super mocne spadki teraz na koniec drugiego kwartału. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, tak jak wspomniałem, 12-24 godziny, jeśli chodzi o prawdziwą reakcję, te pierwsze 12 godzin jest na korzyść dolara, ale mamy punkt odniesienia w tej chwili, bardzo istotny punkt odniesienia i ja jakby za tym dolarem, no, pewnie dało się wyczuć ten mój sentyment do dolara, ale mamy bardzo istotny punkt. Jeśli zamkniemy się powyżej maksów związanych z FOMC, jeśli doszłoby do zamknięcia dnia powyżej tych maksów na euro-dolarze, na funcie z dolarem, no to to może być taki gwóźdź do, w cudzysłowie, trumny, jeśli chodzi o dolara. W związku z czym wiemy wszystko na ten moment, a to było bardzo istotne posiedzenie Fedu według mnie. Mamy reakcję, na razie mamy reakcję zgodną z tym, tak naprawdę, co tak przewijało się w tych naszych spotkaniach. Jest powrót do rzeczywistości, dolara mało na rynku, jest powrót do tego dolara na razie, ale jeszcze to nie jest koniec tygodnia, będziemy sobie monitorować. Na ten moment intraday dolar dominuje, straci dominację przy zamknięciu dnia powyżej maksów z FOMC. Tyle ode mnie, spokojnego handlowania podczas sesji w Londynie, spokojnej sesji w Nowym Jorku, spokojnego dnia, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.